Dir Brytyjczycy, bo widzę, że wy to tak w sumie pierwszy raz i to jest dla was wszystko nowe. Pozwólcie, że my, naród Polski, wytłumaczymy wam co i jak. Pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień będzie kluczowy. Najważniejsza sprawa. Godzina śmierci denatki. Dokładna, z minutami to jest kluczowe. Tego się musicie na pamięć nauczyć, a jak media nie podają, to trzeba się dowiedzieć. To ważne, to z wami zostanie. Wypadałoby to też znać jakieś ostatnie słowa przed śmiercią, ale to akurat wam szybko z głowy wyleci. W TV celebryci będą wspominać wspólne chwile z jej wysokością. Elton John z pewnością powie, że była mu jak matka. Jakaś aktorka wspomni jakąś super śmieszną anegdotkę o tym, jak to królowa kiedyś pomyliła ją z inną aktorką. Albo tak jak amerykańscy turyści nie rozpoznali monarchini. Prezenterzy telewizyjni codziennie będą wam przypominać, że królowa była pogodna i miała ogromne poczucie humoru i że to koniec pewnej epoki. Dowiecie się też, że Elżbieta II miała wiele nieznanych pasji. Była znakomitą malarką, pianistką, rzeźbiarką, pływaczką i zapaśniczką. No i owszem, polowała. Polowała, ale się nie cieszyła. Zwierzęta ją kochały. W kraju zapanuje wzniosła atmosfera. Kibice z waśnionych klubów w pokojowym geście wymienią się szalikami. Będą minuty ciszy, hymny i w ogóle. Wiecie. Pogodzą się polityczni oponenci, a komentatorzy będą opowiadać, że teraz nastaną czasy większej kultury, a politycy będą się ze sobą mniej żreć i że to początek nowej epoki. Królowa miała z pewnością jakiegoś zaufanego kamerdynera, służącego, szofera, czego tam mają królowe. No, jakąś taką osobę, co to zawsze była z boku, jest na wszystkich zdjęciach. Na początku dostanie parę stanowisk i odznaczeń. Napisze parę książek w stylu Moje życie u jej boku. Potem będzie troszeczkę gorzej. Będą też pomniki w chuj pomników. Lepszych, gorszych, no różnie to może być, wiadomo. Potem sobie chwilę odpoczniecie. Jakoś to będzie. Zrobi się jakaś mała awanturka o pogrzeb czy miejsce pochówku. Techniczne sprawy. Ta cała Megan znowu coś tam nagada. Ucichnie. Mnie trochę czasu. Kibice jak to kibice. Znowu zaczną się naparzać. Politycy jak to politycy znowu zaczną się żreć. Bywa. Po jakimś czasie jakiś jeden dziennikarzyna zacznie coś tam nieśmiało publikować, albo raczej przypominać o wcześniejszych publikacjach. Z czasem będzie tego więcej. O tych kuzynkach, o koloniach, różne takie. Okaże się też, że to pomniki, to były z tanich materiałów. Zacznie się dyskusja. Aha, ten yy, kamerdyner. służący czy tam szofer, co zawsze stał z królową na zdjęciach. Wyjdą z nim nowe przypały, dużo przypałów. W końcu pójdzie do telewizji i powie, że nie zna, nie wie i nie pamięta. No. I tak po 15 latach zostaną wam tylko memy. Brzydkie pomniki i dyskusja, czy królowa wiedziała o molestowaniach, czy nie wiedziała. Aha, ta godzina i minuta śmierci to też zostanie. Tak będzie. Albo nie będzie, bo w sumie my to my, a wy to wy, a my to nie my, a wy to nie my. I godziny 21 nie ma na waszych zegarkach. A w ogóle to i tak macie dobrze, bo przynajmniej waszą królową nie został Niemiec.